Poszło? Poszło. Witaj serdecznie, gratuluję Ci, Kamil Nowosad z nami. Wygrałeś z Konradem Grymaszewskim. Tak, witam, dzień gratulacje. Dziękuję bardzo. Powiedz, jak oceniasz swojego przeciwnika, Kamila, znaczy Konrada, był twardy czy nie twardy? Kurczę, zaskoczył mnie na pewno tymi mocnymi zejściami. Ja akurat szykowałem się na te moce prawe sierpy, na te moce prawe krzyżowe. A zawsze, kiedy już się ładowałem, to schodził mi mocno głową albo w jedną, albo w drugą stronę. Także tym naprawdę mnie zaskoczyło. Powiedz tak, na co dzień, w jakim klubie trenujesz? Kto twoim narożniku, kto twoim trenerem? Trenuję w Sokół Gdynia, w klubie Ring Riders dokładnie. W moim narożniku Tomasz Laska i oczywiście mój brat ukochany Adrian Nowosad. Tutaj było słychać po dopingu, Kamil, że jesteś lokalsem. A powiedz mi, na ile wcześniej spotkałeś się, dowiedziałeś się o walce z Konradem Grymaszewskim? Wiesz co, Konrad wskoczył na zastępstwo, już nie pamiętam dokładnie za kogo. Także no wiedziałem, że ma tam chyba około 50-60 walk amatorskich. Wiem, że dawno nie boksował, tak? Tam z 2 lata chyba miał przerwy. No i teraz wskoczył na to zastępstwo. Także tyle o nim wiem, żadnych tam osiągnięć czy coś, naprawdę nie dowiadywałem się. To było już w kwestii moich trenerów, nie? Kogo chcesz pozdrowić? Kurczę, moją całą rodzinkę oczywiście ukochaną. Szczególne podziękowania dla mojego brata, który jest za mnie zawsze i wszędzie i bardzo go kocham. Dla mojej całej rodziny, która pewnie zaraz obejrzy moją waleczkę. No i w szczególności dziękuję, no i wszystkim Raidersom. Pozdro dla was. Posłuchaj, w takim razie kończymy, żebyśmy zdążyli obejrzeć ostatnią walkę. Sukcesu, przyszłości i do zobaczenia. Dziękuję. Pozdrawiam. Ci bardzo. Dzięki.